Gregor Schlierenzauer, on ma przecież dopiero 23 lata. 7 stycznia skończył 23 lata, a staje przed ogromną szansą wyrównania rekordu wszechczasów. Gdzież on tam szybuje? Niewiarygodnie daleko! Gregor Schlierenzauer i wszystko jasne. 103,4 prędkość na progu, jedna z większych o ponad kilometr, prawie od Kamila 240 metrów. To odległość Gregora Schlierenzauera. 240 metrów to najdłuższy skok jak na razie tej serii, w ogóle całego konkursu. Schlierenzauer, trzeci po pierwszej serii. Pociągnie. Ach, daleko. A więc ten pierwszy skok, według niego niespecjalny, 134 metry. Drugim już mocno powalczył o odległość. Obejmie prowadzenie i teraz zobaczymy. 137 skoczył w takich warunkach. No i teraz, czy Gregor Schlierenzauer zdoła pokonać Tomasa Morgensterna? Zastanawia się Aleksander Pointner, śledząc pomiar wiatru. 2,2 po wyjściu z progu, 0,6 metra na sekundę na dole. Machnął już chorągiewką, ale Gregor Schlierenzauer jakby się zawahał, chyba nie patrzył w tym momencie na swojego trenera. Zdążył jednak jeszcze w czasie tych 10 regulaminowych sekund ruszyć po rozbiegu. No i teraz leci daleko, daleko. Nie ryzykował już lądowania telemarkiem. Wylądował, jak to mówił skoczkowie w żargonie, na dwie nogi. Tutaj sędziowie odejmą za styl, no ale odległość naprawdę imponująca. Jeszcze dalej od Morgiego, 147 metrów, a zatem rekord rookie poprawiony po raz drugi. Zobaczmy, co zrobi teraz Gregor Schlierenzauer. 237 metrów dzisiaj w serii próbnej. Schlieri absolutnie wraca do formy. Zachwiało nim tam pierwsze, ale jest wysoko i także będzie daleki skok. Ależ daleko poszybował Schlierenzauer! To zrobił Gregor Schlierenzauer! Druga platforma startowa, więc obniżony znowu rozbieg, a Gregor Schlierenzauer szybuje 243,5 metra, a więc tylko 3 metry bliżej od rekordu świata i rekordu tej skoczni. I drodzy Państwo, Gregor Schlierenzauer, wczorajszy zwycięzca. 25. zwycięstwo w karierze Gregora Schlierenzauera, ależ daleko pofrunął reprezentant Austrii! Niewiarygodny skok! Tego nie sposób było ustać. Na całe szczęście nic się Schlieriemu nie stało, ale to, co zrobił, przeskoczył skocznię. Jakżeż wysoko on frunął nad zeskokiem. Spadł praktycznie z kilku metrów już na to wypłaszczenie. 150,5 metra. Niewiarygodna odległość. Myślę, że też konstruktorzy tego obiektu, może nie tyle konstruktorzy, co organizatorzy, łapią się za głowę, bowiem chyba nikt nie przypuszcza, że tutaj tak daleko można skoczyć. I rozpoczynamy walkę o tytuł. 3,8 punktu dzieli tego młodego 18-latka, mistrza świata juniorów, Gregora Schlierenzauera. Od kocha. Nie skakał. Debiut. Pięknie wyszedł, odważnie. Zobaczymy, jak daleko. Daleko! I zobaczymy teraz, co zrobi Koch. Czego tym skokiem nie znokautował psychicznie. 211,5 metra i będą na pewno wysokie noty. To był piękny lot, piękny. 19,5. Schlierenzauer w powietrzu. Daleko, niesamowite! Ależ on punktów tu zdobędzie. Fantastyczny skok, fantastyczny skok. Piękny, co za talent, co za niebywała umiejętność walki. 142 metry przeskoczył ich niebotycznie. Proszę zwrócić uwagę, to jest ideał.
piękne wyjście z progu. Cieszy się, bo był jednak jakiś spór, czy ma startować mistrz świata juniorów w tym turnieju dla dorosłych sław, czy też nie. Ale on, jak mówiłem, chce od razu do historii się dostać. Pozostaje jeszcze Gregor Schlierenzauer. Jest mistrzem świata w lotach z ubiegłego roku z Oberstdorfu, ale czy stać go dzisiaj na taki daleki skok? Stać, tylko że nie ustał. Ależ szaleństwo pokazuje, że nie wolno było puszczać z 10 belki. I ma rację. 224 metry. To jest adresowane do sędziów, bo on parokrotnie zwraca uwagę, że jego nie można puszczać. Jest za mocny. 224 metry. Jest trochę szalony, ma 19 lat. Ale przecież jest dzięki temu fantastyczny. Spadał, nie chciał ciągnąć. Bał się, że później jest wypłaszczenie. Nawet nie chciał tego ustać, bo to jest straszne dla kręgosłupa. To tak jakby się skoczyło z drugiego piętra. Zresztą widać, nie było szans tutaj na ustanie. 224 metry. On już parokrotnie domagał się od sędziów, żeby puszczali tę ostatnią grupę z niższej belki. Ale w tych warunkach to jest ryzyko. No puścić teraz. Zobaczymy. No wiatr jest, jak Państwo widzą. Może nie taki... Przez moment porywisty, jak był przy skoku Larinto. Gregor Schlierenzauer. Gdzie on wyląduje? Wylądował! Niesamowite, jak pięknie wylądował! Rekord! 149 metrów. Ależ niesamowity skok! On jest szalony, ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne, niepowtarzalne. 149 metrów. Uff, oni są naprawdę wielcy. Wylądował i to wylądował naprawdę, jeżeli nawet na dwie nogi, dobrze. A więc prowadzi Gregor Schlierenzauer.